Wyobraźmy sobie miejsce w internecie, gdzie bez problemu znajdziemy wszystkie informacje dotyczące naszego kraju. Wyobraźmy sobie, że za pomocą kilku kliknięć dotrzemy do najdalszych i najbardziej urokliwych miast i wsi, które do tej pory miały niewielkie szanse na pokazanie się światu. Poznamy ich historię, kulturę, tradycję i, co najważniejsze, ludzi, którzy tam mieszkają. Wyobraźmy sobie, że to wszystko jest w zasięgu ręki i dzieje się tu i teraz. Portal o Polsce. Wszystkie miasta i wsie w jednym miejscu. Polska to 16 województw, 380 powiatów, 2479 gmin i aż 40540 sołectw. Niestety tylko 1% sołectw jest obecnych w internecie. My to zmieniamy. Każdy samorządowiec, marszałek, starosta, prezydent, burmistrz, wójt czy sołtys pragnie, aby jego ciężka praca na rzecz społeczności lokalnej została dostrzeżona. Do tej pory najlepszym rozwiązaniem do komunikowania się z mieszkańcami są strony internetowe. Niestety koszty związane z tworzeniem strony www i problemy z ich administrowaniem sprawiają, że mało który sołtys zdecydował się na ten krok. Dzięki portalowi o Polsce promocja w internecie jest prosta jak nigdy dotąd. Już teraz każdy sołtys w sposób prosty i co istotne darmowy będzie mógł stworzyć własną stronę w internecie. Dlaczego warto założyć własną stronę na portalu o Polsce? Powodów jest wiele. Proste zarządzanie strony. Nie trzeba być informatykiem, wystarczy kilka kliknięć i już nasza strona jest uzupełniona treścią. Wiele możliwości promocji. Możemy wstawić treść, zdjęcia, ogłoszenia, filmy. Dla przykładu. Pani sołtys Kłębowca chwali się na swojej stronie wizytą u prezydenta. Pani sołtys wsi Szwecja promuje działania turystyczne na terenie swojej miejscowości i życia społeczności lokalnej. Pani sołtys Dbic pokazuje stare zdjęcia swojej wsi. Na stronie starostwa znajdziemy film promocyjny powiatu wałeckiego, a na stronie województwa bazę zachodniopomorskich przedsiębiorców. Każda strona zawiera te same możliwości. Możliwość dodawania aktualności. Od teraz każdy mieszkaniec naszego sołectwa i nie tylko będzie doskonale zorientowany w tym, co się u nas dzieje. Koszt? Za stronę internetową nie zapłacimy ani złotówki. Co najważniejsze, każdy będzie mógł poznać naszą tradycję, tożsamość i kulturę. Naszą małą ojczyznę. Wystarczy kilka kliknięć myszy. Portal o Polsce sprawdził się doskonale w programie pilotażowym przeprowadzonym na terenie powiatu wałeckiego i zyskał aprobatę wszystkich środowisk samorządowych bez względu na reprezentowaną opcję polityczną. Janusz Barczak, prezes Krajowej Sieci Lokalnych Grup Działania, zastępca wójta gminy Wałcz. Jest to bardzo cenna inicjatywa. Projekt pozwala ukazywać także sołectwa w sieci. Po rozmowach z sołtysami mogę potwierdzić, że są zadowoleni, bo nie muszą stworzyć własnych stron internetowych, co wiąże się z pewnymi kosztami. Będę na pewno wspierał to, bo widzę tego sens. Paweł Suski, poseł na Sejm RP. Samorządy w naszym kraju generalnie nie potrafią się profesjonalnie promować. Zwykle promocją zajmują się osoby do tego nie zawsze przygotowane. Każda gmina ma stronę internetową, ale w skali kraju jest to bezładne i chaotyczne. Użytkownik internetu, interesant, turysta, mieszkaniec pragnący znaleźć konkretną informację ma z tym niemały kłopot. Według mnie Portal o Polsce jest doskonałym narzędziem porządkującym ten bałagan. Bogdan Wankiewicz, starosta wałecki. Portal o Polsce może być narzędziem, które spełnia oczekiwanie samorządów terytorialnych. Jest miejscem, gdzie będzie można niemalże w pigułce otrzymać informacje o jednostkach samorządu terytorialnego, począwszy od jednostek pomocniczych, sołectwa, dzielnicy, a skończywszy na samorządzie województwa. Bogusława Towaleska, burmistrz miasta Wałcz. Jest to dobra i potrzebna inicjatywa. Przede wszystkim dla turystów. Tak naprawdę powinno być to zapoczątkowane właśnie przez samorząd. I to dużo wcześniej. Cieszę się,
jednakże znalazły się osoby chcące tworzyć i rozwijać ten jakże ciekawy projekt, bo zyskać mogą na nim wszyscy. Oczywiście trzymam kciuki i życzę sukcesów realizacji. www.portalopolsce.pl Internetowy album narodowy. Tyle stron, ile miejscowości. Nie pozwól, by twoja pozostała pusta.